I krzyżweczka, długopisik. Oho, piwek. Zaraz tatuś będzie spożywał. Proszę? Ja ciebie też. Tatuś musi odpocząć po pracy. Cześć, tato. I nie ma spokoju. Słuchajcie, ja mogę dzisiaj iść na dyskotekę? Spokojnie. Mi też miło ciebie widzieć. To się mieszał. No Wesława mówi, że rozpitał ciebie. Ja myślę tak jak matka. Ja nie widziałem, że ja się w domu do maratonu przygotuję. No więc mama mówi, żebyś przynajmniej raz w życiu podjął męską decyzję. Ojciec, krótka piłka, mogę czy nie? Czy ty widzisz, jak ona cię traktuje? Nie możesz polegać na własnej matce. Dobrze, że na ojcu mogę. No masz już 6. Nie, no ja się zabiję. Nie, no syn mi się zabije. I kto mi teraz będzie wypłacał 500+. Dalej, nogi gadżeta. Mama mówi, że za ten tekst zmywasz dzisiaj naczynia. Nie umiem. To w przeciwieństwie do mamusi umiem się przyznać do swoich ułomności. Mamusia gratuluje. Jest zaskoczona, że tak genialny umysł zapomniał o jej dzisiejszych imieninach. Genialny umysł wcale nie zapomniał o ich dzisiejszych imieninach, tylko buduje napięcie. Masz. Przekaż jej to. Tylko jakby nie chciała, tylko jakby nie chciała, to jej nie dawaj. I powiedz jej, dałam ci puszkę z wielkim lodem. Mama z chęcią przyjęła twój prezent. To... No to... To... No tak, ojciec, tak powiedziała. No przekaż jej to. Ale co? To. Tak? Nie tak. To tak. To. Tak. Mocniej tą głową. Trudno wykręcić. Zdecydowanie.
dzwoni po mamę swoją. Jeśli nie woje mamusi, ani mamusi, ani jeszcze jej mamusi, ani mamusi, ani mamusi, ani mamusi, ani mamusi, ani mamusi. Ojcze, czekaj, ile było tych mamusi? Mamusi. Słuchaj, nie obchodzi mnie to. Mogę iść na dyskotekę? Ojciec, 5 minut temu pytałem się ciebie, czy mogę iść na dyskotekę.